Witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Jak widać, znowu na Supermoto korzystamy z pogody, póki jest piękna. Piękniejsza nie będzie, mamy prawie 30 stopni, jest mega gorąco, jeszcze na czarno ubrany. Jako że spora część mojej widowni to osoby młode, a ja chcę jednak te młode osoby darzyć przykładem, i to tym dobrym przykładem, nie dawać im złego przykładu, to w takim układzie dzisiaj za każdy mój wulgaryzm albo każde złamanie przepisów ruchu drogowego będzie challenge dla mnie. A ten challenge wymyślicie wy. W komentarzu oczywiście. Może to być cokolwiek. Tylko nie przesadzajcie, żebym jeszcze przeżył, nie? Zapytacie się pewnie, jak to ma działać, więc już wam wszystko mówię. Jeżeli w filmie pojawi się jakikolwiek wulgaryzm lub jakiekolwiek nadłamanie przepisów ruchu drogowego, piszecie komentarz z dokładną minutą, kiedy to się wydarzyło, i obok piszecie wyzwanie dla mnie. Oczywiście najbardziej lajkowany komentarz wygrywa i właśnie ten challenge będę dla was to trochę dużo powiedziane, dla siebie, bo cała zabawa polega na tym, żeby dać wam dobry przykład, a mnie oduczyć takich zachowań. Więc co? Zaczynamy od teraz, lecimy przez okrągły miesiąc filmów, jazda! Z góry zaznaczam, że jazda na gumie nie jest zaliczana do łamania żadnych przepisów ruchu drogowego, bo jest to uogólnienie. To nie jest jasno powiedziane, że jazda na gumie jest stwarzaniem jakiegoś zagrożenia, bo były sytuacje, gdzie po prostu ludzie sądzili się z tym. No i sprawa była oczywiście wygrana dla osób popełniających to rzekome wykroczenie. Jazdy na kole w to nie zaliczamy. Resztę innych rzeczy tak, jazdy na gumie nie. Ograniczenie do 30 mamy. I licznik nie działa. Nie specjalnie go odpiąłem. Tylko przypominam, ale postaram się to zreperować. Lecimy, zapowiada się bardzo fajny dzień. Dziadek się za dupę trzyma. Abym tu wyjechał, podjazd bym tu robił tak tu bym skoczył, tu bym zeskoczył. Więc wychodzi na to, że dzisiaj mamy dzień, w którym przypomnimy sobie wszystkie przepisy ruchu drogowego. Dobra, dobra. Co my mamy tu za znak? Uwaga, uwaga, parowozy. Ale fura. Jo pierdolo! O, prawie. Nie dokończyłem. Kiedyś sobie taką sprawię. Kurde, straszne pustki. O, gość traktorem jedzie. Gość kosi asfalt normalnie. Surprise! O jest! Teraz to już trzeba zachować spokój, bo chyba... Nie. Nie! Ha! Nie pojechali! Jedzie pan listonosz, ciekawe czy widzą ma dla mnie. Zaraz mu torbę wezmę, przeszukam. Siema. Jazda, dawaj. Jeszcze zdążę. Coś za mną bulgocze. Ale co to? Nie wiem. O jest. Cześć. O, i to się ceni. W końcu ktoś ubrany tak samo jak ja. Dzisiaj jakiś taki dziwny opór. Mam takie wrażenie, że Suzuki nie jedzie na tyle, ile jechało. Prawdopodobnie przez to, że wczoraj jeździłem KTM-em i się po prostu przyzwyczaiłem do tej większej mocy. Teraz mam jej po prostu mniej, tak mi się wydaje. Ogólnie sprzedaję KTM-a, tego swojego, dlatego że chcę się przesiąść na 2 SUV-a. Będzie mi po prostu łatwiej w terenie. Mniejsza z tym. Przyjechał klient. No i tak, przyjechał gość, wszystko fajnie. Odpaliłem mi ten motocykl. Przewiózł się, wszystko posprawdzali elegancko, nawet kamerką do środka wjechali te świece, żeby ocenić stan. No i wszystko zajebiście. Ten mechanik, który przyjechał razem z gościem, zaczął tak patrzeć w wydech, nie? I zaczął wąchać. Zaczął wąchać normalnie wydech, nie? Nie bierzemy, bo czuć spaliny. A co ty chcesz stamtąd perfumy czuć? No normalnie brak słów mi na takich gości. Że co, jak ktoś szuka dla siebie jakiegoś pancernego RFS-a, to można podbijać do mnie na prywatnej wiadomości na Instagramie, tu wam się pokażę. Dlatego co, jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam wiadomości prywatnej. Myślę, że 7700 jak na pancernego RFS-a po remoncie jest spoko ceną. O, zajebiście, serwis sprzętu ogrodniczego. O, i zamknięte. No i gdzie ja dorwę kombinerki? Na komisariacie? O! Jest! Wymiana oleju, mechanika samochodowa. Zajebiście. Gdzie tu jest jakiś szef? A ktoś może kombinerki pożyczyć na minutę? Jakie to takie? Takie wystarczą. Ja mam tu burdę w tych kablach.
Dzięki wielkie, kładę tutaj. Zajebiście. Teraz prędkość pokazuje? Pokazuje. Śmieciara! A zaraz zobaczę, czy nie ma tam żadnej Yamahy. Jest opona od Yamahy. To już coś. Dobra, dawaj, dawaj szybciej tą śmieciarą. Szybciej, 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 bo ja się tu gotuję już. Wypadek. Wjechaliśmy z powrotem na nasze śmieci i od razu coś się dzieje. Wejść w coaster. Taki fajny coasterek. O, w końcu kompan do jazdy, serbidenda. Cześć. A na lotnisko chyba. Nie wiem, jadę sprawdzić. Jeszcze się nic nie dzieje, ale może się zacznie. O kurde, ale to strzela. Cześć. Dzięki. Ile dałeś? Mu kradłem. No mówię ci. Uznaję moją mamę. Który krzyczał daj na koło? A, ty na hulajnodze. To bierz rower i dawaj ty. Dobra. Tak? Nie wierzę. O, coś idzie, no. Coś ci wychodzi. O, ten to jest wariat. Ja nie umiem. Dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz, dawaj. Ostatni raz i jadę. O. Zajebiście, zajebiście. Dobra, dobrze jest. Siema. Siema. A ile dzieci mają energii? To ja w to nie wierzę. Czasem tak fajnie pobujać się po wioskach. Czasem się tu więcej dzieje nawet niż na mieście. Mamy tu piękne słońce, jeszcze wysoko. Ale głośno chodzi, ja mam turbo diesel jakiś. Turbo diesel? Chyba tak. Głośno chodzi. A pana też tak chodzi? Nie, mój nie słucha. Elektryczny? Mam prąd. A to już jedzie. Na prąd lepiej się zbiera. Włącza do wioska, od jeszcze nie chodzi, jedzie 25 km. O, no to elegancko. Kiedyś się pościgamy. To nie ma szans. Nie ma szans? A to ja na jedynce będę jechał. Nie żarty, bo nie dogoni. Ja mówię. A ja wstecznego nie mam. Trzeba założyć. Fajny motor. Dzięki. A to ty bagie? No. Siema. Siemano. No już nie BGR. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Do zobaczenia w następnym, już w niedzielę o godzinie 17. Pozdro, siema, cześć.